Cześć, pora na następny autobus, który kupiłem jeszcze przed tym, gdy nagrywałem filmiki zaraz po kupieniu. I jest nim Karosa SM11 albo Skoda SM11 albo Skoda Karosa SM11, jak to woli. Autobus jak najbardziej kultowy PRL-u. Jeździł chociażby na Śląsku. Prezentuje się on tak. Może zaczniemy znowu od najciekawszej części, czyli spodu. Tak żartuję z tym spodem, no ale... Jestem z tych osób, które po prostu, jakby ktoś nie patrzył na inne filmy, to... dla których spód może nie istnieć nawet tak naprawdę, a... ale jak jest, to dobrze. Czym bardziej szczegółowo, ja nie mam nic przeciwko. Przód. Przód. No wiadomo, nie ma tam ramek świateł. Grill też nie ma głębi, ale nie rzuca się tak. Jest napis, jest numer, znaczek. Też nie najgorsze wycieraczki. Jest uszczelka. Może nie uszczelka, tylko właśnie ramka. Czasami trudno jest tak dojrzeć, jak się tak patrzy. Jeszcze w świetle, zależy jakie światło jest. To może bok. Bok. Tu też nie ma ani w tych górnych, ani tutaj nie ma. Nie ma uszczelek. Drzwi są zaznaczone tak, jak widać, dookoła, poprzedzielane. To się zgadza z oryginałem w zasadzie. I dobrze, że jest. Chociaż takie wygląda, jakby trochę jest takie rysowane, no ale w sumie jest ok. Migacze jeszcze z przodu na narożnikach są oczywiście malowane. Tak będzie widać. Mówię o tych tutaj oczywiście. Może od razu koła, żeby już nie pokazywać 10 razy to samo. Tył. Światła też malowane, ale mamy w sumie dwubarwne. Też na tych narożnikach z tyłu. Zresztą ten autobus jest tak budowany, że przód i tył są takie same w zasadzie ściany. Lewa strona. Tak, jeździ w miarę jeździ. Jeszcze trochę z oddalenia. Góra. Kurczę, nagrywałem. Nagrywam teraz różnymi sprzętami te filmy. Tutaj ten trochę reaguje na te światło, mi mryga. Znowu ten poprzedni, lepszy o dużo sprzęt, ostrość troszeczkę dłużej łapie. No i co tu można powiedzieć? Właściwie wszystko. Bo chcę tak właśnie, może ktoś tam coś dojrzy, nie wiem. Mi trudno powiedzieć tutaj na tym małym ekraniku. Wnętrze czarne, klasycznie. Dla tych tutaj jeszcze, tak mówiłem, jakiś numer. Dokładnie 255. Wygląda ok. Fajnie się prezentuje. W ogóle fajnie się prezentuje na pewno na półce. I przez chwilę się nawet zastanawiałem, ale nawet już pomijałem, że był tańszy pierwszy, drugi, bo to był drugi numer. To w sumie to już nie jest testowej. W ogóle, bo autosana miałem z testowej. Potem też kupiłem zresztą. Mam chyba trzy. Jeden miał być prezentem, ale został u mnie. I tak stoją sobie gdzieś tam. Jeszcze ta strona na koniec. Niestety nie pamiętam już historii kupowania i tak dalej. Ale tak się prezentuje. Myślę, że wystarczy. No to cześć, na razie. Do następnego autobusu, czy co to tam będzie.